Manbrenę wypuściło właśnie drugi album Interregnum o próbie wiary i jarzmie zwątpienia. I powiem wam tak, w tej chwili Manbrenę rozdaje karty na polskiej scenie. Nie wiem, czy po tym statemencie ktoś się tutaj nie zleci i nie będzie gruźb karalnych, ale mówiąc szczerze, to mam to gdzieś. Manbrenę swoim drugim albumem ponownie pokazało, że jest czołówką polskiego black metalu. Jeśli ktoś się zastanawiał, czy Manbrenę na swoim drugim albumie zrobi wszystkie kawałki takie jak totalnie hitowa Pustka, którą znam, no to nie, nie zrobili takich numerów. I mówiąc szczerze, bardzo dobrze. Nie będę natomiast oszukiwał, że przy pierwszym odsłuchu singlowy kawałek Piach i Niepamięć jakoś rzucił mnie na kolana, bo nie rzucił, o czym pisałem na Facebooku, nie rzucił, jeśli chodzi o pierwszą połowę. Bo akurat w tym kawałku Manbrenę, na które czekałem 2 lata, pojawiło się dopiero w drugiej połowie. Ale tak zupełnie szczerze, to ten kawałek tak do mnie przemówił w 100% dopiero przy odsłuchu pełnego albumu i już wam mówię dlaczego. Ale najpierw wielkie dzięki dla Manbrenę za podesłanie mi przedpremierowo cyfrowej wersji swojego nowego wydawnictwa. To samo było w przypadku pierwszej płyty, także dzięki za zaufanie, że nie wypuszczę gdzieś do sieci tych kawałków wcześniej. Jako, że już album lata w internecie miał już swoją online'ową premierę, no to ja śmiało mogę zrobić swoją recenzję. A powiem wam, że słuchałem tego albumu, myślę, kilkadziesiąt razy i w zasadzie od pierwszego odsłuchu wiedziałem, że ten album mi siedzi, że do mnie przemawia, ale jednocześnie z każdym kolejnym odsłuchem było coraz lepiej, coraz bardziej do mnie przemawiał. No i powiem wam, że on autentycznie, totalnie broni się jako całość. Oczywiście poszczególne numery też są bardzo dobre, dobrze się ich słucha oddzielnie, natomiast dopiero w kontekście całej płyty, całego przesłania słychać, jak bardzo ci muzycy dojrzali. Nie, żeby oczywiście tamten pierwszy album, debiut był niedojrzały, absolutnie nie. Natomiast tutaj ewidentnie słychać, że te 2 lata sprawiły, że ta formuła, ten sposób komponowania, tworzenia, robienia muzyki, przedstawiania jej słuchaczowi dojrzał razem z muzykami jeszcze bardziej. Czyli oni jeszcze bardziej stali się tym, czym jest Manbrenę. Niezbyt często można powiedzieć, że w tak krótkim czasie, no bo Manbrenę jest raczej zespołem młodym i ma dopiero na swoim koncie drugie wydawnictwo, ciężko w tak krótkim czasie powiedzieć, żeby zespół już był w stanie stworzyć, to może złe słowo, ale mieć swój własny styl komponowania, w pewnym sensie swoje własne brzmienie, swój własny sposób przekazu. Natomiast jeśli chodzi o Manbrenę, to już było słychać na pierwszy rzut ucha na debiucie, no ale można się było zastanawiać, czy pójdą dalej tą drogą, czy to jest eksperymentowanie, czy to jest jakaś przypadek, czy to jest wypadkowa pomysłów. Natomiast na dwójce już ewidentnie słychać, że to jest rozwinięcie pomysłów w zasadzie w każdym kontekście. Komponowania utworów, odgrywania utworów, opowiadania historii, opowiadania melodii, ale również tekstów, wokali i tak dalej, że to jest rozwinięcie tego, co było na pierwszym albumie. Bardzo dobre i bardzo dojrzałe rozwinięcie. Mamy tu też jednak takie fragmenty jak na przykład ten. I powiem wam, że no i jestem nieco zaskoczony, natomiast siadło mi naprawdę konkretnie. Przy ostatniej płycie Kresu wspomniałem, że Kres poszedł nieco w stronę takiego depressive rocka. I no, na przykład ten fragment mógłby sugerować, że Manbrenę też.
Kawałek Po trupach ku niebu idzie melodyjnie w dość ciekawą stronę. Z jednej strony ujmuje taką swoją manbrynową przebojowością, z drugiej intryguje i trochę niepokoi taką swoją specyficzną, dziwną radością, by w drugiej połowie pokazać, że smaczkuje. Głupie to określenie, wiem, ale jak posłuchacie sobie albo tych fragmentów tutaj w recenzji, albo całego albumu, to zrozumiecie, o co chodzi z tym smaczkowaniem. Oczywiście chodzi o smaczki muzyczne, bo drugi album Manbrynę jest takim wydawnictwem, które siada już przy pierwszym odsłuchu. Natomiast dopiero przy kolejnych odsłuchach słuchacz się wsłuchuje. Jak i to jest bezsensowne, co ja powiedziałem. Przy kolejnych odsłuchach słuchacz się wsłuchuje. Natomiast chodzi mi o to, że z każdym kolejnym odsłuchem da się zauważyć takie drobniejsze, czasami większe, czasami mniejsze smaczki. Smaczki związane zarówno z kwestiami wokalnymi, jak i przede wszystkim z instrumentami, na przykład z perkusją, czy z gitarami, czy z tym, co dzieje się gdzieś tam w tle. To trzeba wyłapać i to się naprawdę fajnie wyłapuje, bo mam takie wrażenie, że każde kolejne przesłuchanie sprawiało mi jeszcze więcej frajdy. Jeszcze więcej frajdy właśnie w kontekście tego wyłapywania, bo to nie jest prosta muzyka. To znaczy, ona nie jest trudna w odbiorze, bo jest dość przystępna i w samym odbiorze jest prosta, natomiast jeśli chodzi o kompozycję, o konstrukcję, absolutnie nie można powiedzieć, żeby była to prosta muza. Manbrynę potrafi być takim rozpędzonym wozem pancernym, którego nie imają się kule, który przejeżdża przez mury i w pewien sposób masakruje tego słuchacza prędkością, soczystością gitar i ogólną taką energią. By później zabrać nas w zupełnie inne rejony, zmusić do refleksji, do takiego zastanowienia się nad własnym życiem. No a potem wypalić z najbardziej przebojowym numerem na tym albumie. Pierwszy kamień to Manbrynę w pigułce. Zarówno jeśli chodzi o debiut, jak i o drugi album. Dojrzałe, przemyślane, budujące historię i napięcie. Jednocześnie nowe, nieco momentami podniosłe, bo wykorzystujące też chórki. Moim zdaniem bardzo to pasuje do muzyki, do przekazu, do tekstów i jestem bardzo ciekawy, czy w przypadku kolejnego wydawnictwa, które mam nadzieję będzie za 2 lata, nie później, za to oczywiście mocno trzymam kciuki, czy przy kolejnym wydawnictwie Manbrynę nie pójdzie właśnie w tę stronę, w stronę takiego większego patosu, większej symfoniki. Myślę, że do tej muzyki by to pasowało, aczkolwiek miałbym pewne obawy, że będzie zaraz porównywany do jakichś Baciuszek, jakichś Dimmu Borgirów i tak dalej. Nie, żebym to teraz porównywał, absolutnie nie, bo to jest zupełnie inna muzyka, natomiast chciałbym chyba trochę, żeby było tutaj jeszcze więcej tej podniosłości, bo posmakowało mi to. Natomiast końcówka tego kawałka, powiem wam przy pierwszym odsłuchu, bo to był singlowy numer, mnie trochę zszokowała, bo totalnie nie spodziewałem się takiego grania po Manbrynę. Ale jednocześnie jak najbardziej pasuje do tej płyty. I ten fragment. Piękna sprawa.
Dojrzała. To jest pierwsze słowo, jakie przychodzi mi do głowy, kiedy miałbym scharakteryzować i opisać krótko nową płytę Manbrynę. Dojrzała na przeróżnych płaszczyznach, w przeróżnych aspektach, zarówno jeśli chodzi o sposób komponowania, bo choć Manbrynę już na debiucie określiło, w jaki sposób będzie grać, w jaki sposób będzie opowiadać historię melodią, w jaki sposób będzie bawić się nieco przebojowością, to te pomysły wydają mi się prostsze, te z debiutu, niż to, co zostało zawarte na drugim wydawnictwie. I to jednocześnie pokazuje, że przez te dwa lata Manbrynę może się dotarło tymi występami live, może znalazło w sobie jeszcze większe pokłady pomysłów, bo ten drugi album jest zdecydowanie bardziej skomplikowany, jest nieco trudniejszy w odbiorze, ale jednocześnie wciąż w odbiorze przystępny. Nie chcę powiedzieć prosty, już powiedziałem zresztą wcześniej, ale nie chcę powiedzieć prosty, bo to się może kojarzyć z prostackim. Absolutnie prostactwo nie jest czymś, co kojarzy się z którymkolwiek z dwóch albumów Manbrynę. Z tego względu, że to jest wydawnictwo przemyślane. Przemyślane muzycznie, przemyślane tekstowo, przemyślane wokalnie. W ogóle zwróćcie uwagę, to samo było na debiucie. Jeśli chodzi o wokal Pawła jest bardzo klarowny, jeśli chodzi o brzmienie, klarowny, jeśli chodzi o wymowę słów, które są tutaj wyśpiewywane, wykrzykiwane. W zasadzie nie trzeba kompletnie znać tekstów, żeby je usłyszeć. I to mi się mega zawsze podobało w Manbrynę. Oczywiście byli malkontenci, którzy mówili, no tam black metal nie może być taki, nie może być tekstów, które są zrozumiałe, musi być ta aura tajemniczości. Aura tajemniczości jest tutaj cały czas, co nie zmienia faktu, że te wokale są bardzo mocno słyszalne, one są zrozumiałe i to nadaje takiego smaczku, takiego polskiego wręcz powiedziałbym smaczku dla tego zespołu i jeszcze bardziej sprawia, że tą muzykę się odbiera jako całość. Jednocześnie mega polecam wsłuchać się w te teksty albo poczytać teksty z wkładki płyty, bo moim zdaniem w tej chwili to są chyba najlepsze teksty na polskiej scenie black metalowej. I o ile kiedyś Furia wyznaczała jakiś standard, jeśli chodzi o teksty w polskim black metalu, a przynajmniej dużo osób tak uważało, bo te teksty były inne, czy dobre, czy złe, no oczywiście każdy ma swoje zdanie, moim zdaniem na Martwej Polskiej Jesieni jak najbardziej dobre, natomiast Manbrynę robi to lepiej, robi to moim zdaniem w tej chwili w polskim black metalu najlepiej. Jednocześnie wspomniałem o tej Furii nie bez powodu, z tego względu, że przez chwilę obawiałem się, że wpasowanie się z premierą dosłownie kilka dni po debiucie nowej płyty Furii, wyczekiwanej przez długie 7 lat, no to było bardzo ryzykowne. Jak się okazuje, no było, tylko nie dla Manbryny, a dla Furii. Bo co tam będę mówił, słychać to po tej recenzji. Dużo bardziej mi siedzi nowa płyta Manbryny i moim zdaniem jest lepsza, ciekawsza, bardziej rozbudowana niż nowa płyta Furii. W zasadzie, no jest od niej lepsza pod każdym względem. Jednocześnie ten album pokazuje, że w tej chwili Manbrynę rozdaje karty na polskiej black metalowej scenie i można nie lubić takiego grania, można być mega fanem jakiejś, wiecie, totalnej klasyki i brzęczenia gdzieś tam z piwnicy, no ale trzeba przyznać chłopakom, że jeśli chodzi o ten taki bardziej nowoczesny, aktualny black metal, no profeci są blisko, ale to jednak nie jest to. Manbrynę to jest bez kitu ten album, klasa sama w sobie i to nie jest tak, że wiecie, ja jestem turbofanem pierwszej płyty, bo jestem i wreszcie udało mi się kupić debiut na winylu, to nawet jak mi nie wierzycie, bo powiecie, że no co ma chłop powiedzieć, jak siedzi w koszulce Manbrynę, tutaj pokazuje debiutancki album na winylu, ma go na CD i w ogóle wielokrotnie tę Manbrynę wspominał. No jak mi nie wierzycie, to poczytajcie sobie recenzje innych osób, którym może bardziej ufacie, jeśli chodzi o opinie na temat muzyki. No zbiera ta płyta kapitalne opinie, kapitalne recenzje. Totalnie się z tym zgadzam. Dla mnie w tej chwili jeden z najlepszych albumów tego roku. Zdecydowanie totalna topka w zestawieniu będzie na 100%. Ambitny, dojrzały, spójny i jednocześnie tak w specyficzny sposób tajemniczy, przez ten przekaz tekstowy, który jest mocno natchniony i no kurczę, spina się to jako całość na maksa. W ogóle jak zauważyliście na filmie, nie ma niestety płyty żadnej. Dlatego ja jeszcze raz dziękuję Manbrynę za podesłanie cyfrowej wersji przed premierą, więc mogłem sobie to obsłuchać i mieć zdanie już zaraz po tym streamie online'owym móc wypuścić do sieci recenzję. Natomiast no, nie ma tej płyty dlatego, że ja sobie zamówiłem od razu, jak tylko się pojawił preorder czerwonego limitowanego winyla i na niego sobie tutaj jeszcze czekam. Możliwe, że w momencie, kiedy ten film się pojawi już online, to ja już będę trzymał w rękach
płytę i Malignant Voices, już ją do mnie wysyła, kiedy to nagrywam, bo nagrywam trochę wcześniej niż puszczam ten film. Także na pewno zrobię materiał o samym wydawnictwie winylowym, bo podobno CD jest zajebiście wydane, więc myślę, że winyl jeszcze bardziej. No i kurczę, nie mogę się doczekać tej płyty, żeby sobie już posłuchać z winyla, bo mandrynę z winyla smakuje mega dobrze. Ale nie ma to znaczenia, bo z każdego nośnika smakuje ten album mega dobrze. No tak jak powiedziałem, jeden z najlepszych metalowych albumów tego roku, przynajmniej dla mnie. Wielkie brawa dla chłopaków, naprawdę zrobiliście kawał kapitalnej roboty i zrobiliście mi tym albumem mega frajdę, nie mogę się od niego oderwać. Słuchajcie, ode mnie to tyle, widzimy się niedługo, moje social media na ekranie. Słuchajcie Mandrynę Nowego, na razie.